Witajcie. Dzisiaj opowiem troszkę o drukarkach atramentowych, a raczej o zmianach, jakie się w nich dokonały na przestrzeni ostatnich lat. A przyczynkiem do tej krótkiej historii będzie drukarka HP DeskJet 2545, która trafiła do naprawy z tym, że ciekła. Po prostu przepełnił się pampers. Pampers to taka część w drukarce, która służy do tego, żeby wnikał w nią zużyty tłuszcz. No i ten pampers był przepełniony, ale proszę zwrócić uwagę na wielkość tego pampersa. W poprzednich generacjach drukarek HP były dwa pampersy, znacznie większe od tego, co tutaj jest pampersem. Na przykład w tego typu drukarkach ich technologicznie nie dzieli jakiś. To są podobnej wielkości drukarki z podobnymi tuszami. Dlaczego tak został zmniejszony pampers w nowych drukarkach?